lecimy się troszeczkę bujnąć, no i nagramy jakąś fajną ciekawostkę na dzisiejszy dzień, a mianowicie, kurde, nie chcę, nie, dzisiaj nie, zaczynam od jutra. Jutro, kurde, nie, dzisiaj nie, bo do pracy muszę iść i kurde, nie będę miał sił w tej pracy. Sobota. W sobotę dostajesz gdzieś zaproszenie, tu jakieś urodziny, tam gdzieś coś, tam trzeba wyjść. Przychodzisz, niedziela i koniec tygodnia. Moi drodzy, i tak robimy dzień w dzień. Robimy tak dzień w dzień. Przekładamy z jednego dnia na drugi. Kurde, zrobiłbym to, ale dzisiaj nie mam czasu. I przekładasz to znowu na następny dzień. I to tak leci cały czas. O, jedziemy na Minherau. To tak jedzie cały czas. Od poniedziałku do niedzieli. Tylko przekładanie, przekładanie. Wiosna nam przeleci, lato nam przeleci. Zobaczcie, jak pięknie tam jest na górze ten kościół. O, tam. Może będzie widać z kamerki. Tam dokładnie. Tam, gdzie zawsze biegam, także klepnąłem już dosyć fajne koło. I widzę, że nie pojechałem w tym kierunku, w którym chciałem, bo się wracam. Były dwie drogi do wyboru. Oczywiście wybrałem złą. Wracam się tu, bo chcę lecieć z Uszizaru. Sikora mam włączonego, mierzy mi dystans. I zobaczymy, ile jesteśmy w stanie przepalić kalorii na takim 20-kilometrowym ruchu, który jest na rowerze. Tempo takie 20 do 25 km na godzinę. Czasami o 3 dychy też zahaczę. Zobaczymy, ile jesteśmy w stanie przepalić. Sam jestem ciekaw. Wtedy mogę wam coś tam mniej więcej zasugerować. Oczywiście podzielę się z wami informacją. Halo. Halo, servus. Obidiere. Ja nie wiem, czy tędy lepiej nie lecieć. Ta, polecimy tędy i wskoczymy wzdłuż Izaru. Tylko może trochę część tu na tych kamyczkach. Lubię te tereny tu, nie? Nie ma nic lepszego jak ruch z rana. Na śniadanie nie wjechało za dużo. Dzisiaj sobie zrobiłem taką miskę warzyw. Czyli nic, co mi tam zaszkodzi w takim zdrowym trybie odżywiania, czyli pomidor. Takie fajne pomidorki muszę wam pokazać. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o takich pomidorkach jak bawole serca. Zakupiłem wczoraj w takim... No, kurde, jaka fajna rzeczka. Zakupiłem wczoraj w tak zwanym warzywniaku, żeby za dużo syfu tam nie było. O, tędy miałem polecić właśnie. Żeby za dużo syfu nie było. No i zobaczymy, nie? Dzisiaj to śniadanko na tych pomidorkach, powiem wam, rewelacja. Jak kupujecie pomidory i chcecie, żeby było jak najwięcej witamin w nich, nie kupujcie tych dużych pomidorów nafaszerowanych chemią. Starajcie się raczej kupować malutkie pomidorki typu sherry, takie typowe koktajlówki. Tam jest dużo więcej witamin jak w tych mega przerośniętych, tych tak zwanych mięsnych pomidorach. One przeważnie gdzieś idą z Holandii. One są ostro naszprycowane gównem. No i tak to wygląda. Chwila, tu jest ścieżka dla koni. Waldek nie koń, bardziej dzik. Tu jakaś mała kapliczka, ławka. Tam jakaś pani znowu biegnie. Wkręcają ten ruch cały czas. To mi się tu u nich podoba. Możemy lecieć w tą stronę i zjedziemy wzdłuż Izaru. Kurde, jaka piękna rzeczka, nie? Izar ma mnóstwo takich malutkich, jak to się mówi, odnóg. Ta, odnoga. Pokażę wam tu z tej strony, jak to wygląda.
No powiem wam, tereny na rower mam tu piękne, piękne. Jakby nie te kamyczki, tam następna pani biegnie. Cały czas wkręcanie tego ruchu. Ludzie się nie poddawają, ludzie walczą z tym, mało tego. Większość ludzi robi to przed drugą zmianą. Także nie ma czegoś takiego, zobaczcie jak pięknie. No coś pięknego, nie? Nie chce mi się telefonu wyciągać, to tak pokażę. Mega. Ja tu w ogóle kiedyś widziałem, jak oni po tych Waldek z tej strony, żeby nie było, że kto inny. Ja tu w ogóle kiedyś widziałem, że oni tu po tych łąkach, po tych rzeczkach normalnie wpierdzielałem się do wody, jak są te wysokie. W Monachium też ostatnio, jak byłem w takim wielkim ogródku piwnym, English Park, dokładnie, park angielski w Monachium, przepiękny. Jak będziecie tu kiedyś na terenie Bawarii, zapraszam was tam. No coś pięknego, można poleżeć na kocu, można porobić mega, mega kilometry. Trasa wzdłuż rzeki. Nie chcę was w błąd prowadzić, ale chyba to jest Izar. Wzdłuż rzeki. I chwila, że mówię, a tam pojedziemy, tam jakieś krowy są. Pewnie będzie jakiś zjazd na asfalt. Żeby tak tą kamerką nie trząsło. Nie chcę, żebyście dostali palpitacji oczu. Park angielski jest odnoga pewnie też Izaru. Nie wiem, jaka to tam rzeczka. Czytałem coś tam o tym, ale ja już zapomniałem. No i tam normalnie ludzie wbijają, jakieś piwko się tam leje, wskakują do tej rzeczki i z prądem tej rzeczki płyną cały czas po sam koniec tego parku angielskiego. I na samym końcu jest busik, fura taka, która zabiera ich. No i wbijają znowu na sam początek. Ale taka przygoda to jest jakieś 45 minut, powiem wam, non stop. Prąd was porywa i cały czas z tym prądem płyniecie, a głęboko nie ma, nie? Nawet jak ktoś nie umie pływać, czy tam nie utopi, tam może maksymalnie jest gdzieś 1,70 m do 2 metrów na maksie. I mega, mega taki płycizny. Gdzieś około na maksymalnym taki, na maksymalnej takim wypłyceniu gdzieś. No trzeba wstać, iść chwilkę i znowu wskakujecie w tą wodę. No mega, mega fajnie, no. Jak będziecie kiedyś tam na Monachium, to zapraszam. Dobra, tu lecimy. Tu się zaczyna kawałek asfaltu. Czyli nie będzie tak trząsło tą kamerką. Moi drodzy, weźcie się w garść. Ci, którzy się już wzięli, zobaczcie jakie krowy, ty. Jeszcze was tu nigdy nie widziałem na lunie. Dużo osób sobie tu przyjeżdża samochodami, biorą kijki, no i startują w trasę. Idą tu wzdłuż tego Izaru. Można takie fajne koło walnąć, rynek zaliczyć i z rynku wracacie z powrotem. Znowu wzdłuż Izaru, ale z drugiej strony. No i bierzecie furę, jedziecie do chaty. Te babcie, dziadkowie, nie dziadkowie, korzystają z tego ruchu. To powiem wam, tylko na plus to wpływa, tylko na plus. Jak ktoś się rusza, jak ktoś się do tej pory nie ruszał i zaczął się ruszać, to wie, co to uśmiech na twarzy. Ja mam teraz takiego mega giganta, pozdrawiam zresztą. Tam jest ponad 180 kg i chłop tak się za siebie wziął, a nie wiem, do dzisiejszego dnia chyba z 14 czy tam 13-14 kilo już poleciał w dół. Tak się za siebie wziął, że robi grubo, grubo ponad 20 km dziennie spacerem. Spacerem, wiadomo, że tam bieg nie ma najmniejszych szans. Jest to spacer. Ten spacer jest w miarę interwałowo wykonywany. Wczoraj nawet mi napisał, że już jest 25 km, ale trójka się pokaże. No i ogólnie dzięki za motywację, dzięki za Waldek to, Waldek tamto. Mnie to podnosi na duchu. Ja się cieszę, że ludzie się zaczynają ruszać. Tyle ludzi, co
z kanału powychodzili. O, tu macie Flutmulde, tu co wam ostatnio pokazywałem, te bajorka. Jedziemy w kierunku mostu. Wbijemy się na główną drogę i pokażę wam troszeczkę, jak tu obrzeża wyglądają. Szkoda, że wieje, bo na pewno będą jakieś zakłócenia. Ostatnio próbowałem nawet z tym mikrofonem nagrywać. Dalej to samo, trzeba go będzie w jakąś gąbkę zapakować. Taką, która delikatnie uniemożliwi ten wiatr, te takie... O, co tam, ktoś do wody wchodzi? Nie wierzę, pewnie z psami. Też ładnie, pięknie. Ta, psy się kąpią. Tu Grecy czy Turcy, Albanie mają takie fajne powiedzenie: lepiej się urodzić w Niemczech psem. Nie. Ta, lepiej się urodzić w Niemczech psem, jak w Turcji, czy tam Albanii, czy Grecji człowiekiem. I taka prawda, moi drodzy, jakbyście widzieli, jak tutaj Niemcy, znowu jakaś ładna rzeczka, jak tutaj Niemcy dbają o psy, to jest masakra. W Polsce, czy tam, w Polsce nie, co ja mówię, w Albanii, czy tam w Turcji, czy Grecji, tak się o ludzi nie dba. I to ich tu przerasta, nie? Ludzie wolą zamiast dziecka, wolą psa, dwa koty w domu. Te pieski czy tam te koty ubierają, na smeci z nimi wychodzą. No i to ich jest całe życie. Oddali życie psu czy tam kotu. Nie wiem, mam nadzieję, że się do nich nie modlą. No ale sami widzicie, że w dobrym kierunku to tutaj w Niemczech nie idzie. Ludzie wolą psa czy kota. Oni twierdzą, że dziecko to jest za dużo wydatków. Ogólnie, a tu sobie wejdziemy, nie będziemy podjeżdżać, troszeczkę ruchu klepniemy. A tu jest też podjazd. Tu są schody, przejdziemy schodami. Kobza w łapy i ogień. Każdy ruch jest dobry. Trochę schodów, trochę pleneru. Jeszcze muszę do sklepu iść, zakupy klepnąć. O, widzieliście Waldasa w szybie? Chwila, pojedziemy tędy. Zobaczycie tutaj tą stronę. Nie jedzie nic, jedzie coś tam. Z góry to wygląda mniej więcej tak. Chwila, żeby mnie tu coś nie pierdyknęło. O, jakiś tir jedzie. Z góry to wygląda tak mniej więcej. O, właśnie mogłem paść ofiarą tira. Tam jakaś mijanka. Ja sobie polecę asfaltem, nie będzie tak trząsło. Kurde, jak tym Hyundaiem przypierdzielił, nie? Takie małe gówno jak szło. Dobra, muszę tu wbić. Moi drodzy, motywacja do życia, cel, lepsze samopoczucie wiąże się tylko i wyłącznie z ruchem. Pamiętaj, ile byś nie miał pieniędzy, a nie miał zdrowia, jesteś w czarnej dupie. Pamiętaj, ile byś nie miał pieniędzy, samochodów, nie wiadomo jakiej willi, a nie miał zdrowia, jesteś w czarnej dupie. Także dbajmy o ten ruch, wprowadzajmy go jak należy. Przejedziemy się jeszcze na osiedle milionerów. Zobaczycie z bliska to wszystko, co wam kiedyś pokazywałem z dala. Chwila, polecimy w tym kierunku. Tu będzie za mostem można wjechać na... Nie, za blokami. Chwila, zjedziemy na asfalt.
Tu te bloki, które widzicie, mieszkają same Ruski. No tam paru Bułgarów się jeszcze znajdzie, no i z 20 może Polaków. Ale tak, same Ruski. Śmigniemy bokiem na osiedle milionerów. Zobaczycie, jak domki są fajnie pobudowane. No coś pięknego, coś pięknego. Chwila, jebie. Chyba była mocna impreza wczoraj, bo oczy miał jak wampir, nie? Dobra, zjeżdżamy tu i polecimy sobie wzdłuż. Jest też mega pięknie, na spacery pokażę wam. No coś pięknego, nie? Akurat tam pani z wózkiem spaceruje. Zobaczcie. Akurat tam pani z dzieciaczkami spaceruje. Idą sobie nogi pomoczyć. Rzeczka jest mega czysta i biegnie wzdłuż tych wszystkich tu blokowisk. To są wszystko odnogi tego Izaru. Biegnie wzdłuż tych blokowisk, aż tam w te wszystkie górki, gdzie zawsze biegam. Aż no leci pod same Monachium. Dalej nie wiem, gdzie ona tam biegnie. Jeszcze nie dojechałem. Najdalszy punkt, jaki osiągnąłem, to było 60 km z groszem w jedną stronę, czyli tam i powrót zrobiłem ponad 120 km. Tutaj pani siedziała, Niemka, taka starsza, i siedział koło niej, no wiecie, ci co tu najechali, nie? Nie wiem, kto to mógł być. Jakiś Pakistańczyk czy z Iranu. Młody. Na pewno z 20 lat młodszy od niej. Pewnie obiecywał jej miłość do końca życia, żeby wyrobić tu papiery i tu już zostać. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś Fazę Fazowskiego. Faza właśnie gadał, jak był w Iranie i w Pakistanie. To co tam widział, mówi, że nie wie, przed czym ci ludzie spieprzają, ale tam się kompletnie nic nie dzieje. Co się działo, to się już działo, ale to było wcześniej. Na dzień dzisiejszy nic się nie dzieje. No i tam jeden gościu, który go wziął na stopa, wytłumaczył mu, o co chodzi w tym wszystkim. No i powiedział mu, że głównie uciekają za pieniądzem. Fajnie by było, jakby mu podał adres w Polsce, gdzie mieszka, bo kiedyś odwiedził. Wiecie, o co chodzi, nie? Przyjeżdża, znajdzie tam sobie jakąś mega upasioną Polkę, na którą nikt nie zagląda. Takie chatki pobudowane, na którą nikt nie zagląda. Pobajeruje ją tam. No i już ma tak zwane lokum zapewnione. No i tak to właśnie wygląda. To jest tak jak z tymi Niemrami, takimi zaniedbanymi, mega, mega puszystymi, jak wyjeżdżają do Egiptu, czy tam, no ogólnie Egipt, nie, tam te wszystkie, czy jakiś Dubaj, nie Dubaj, mają trochę siana, bajerują tam tych młodych, kolorowych. No i później tu ich ściągają, nie? No i tak to się wszystko tu później kręci. Zaczyna się niewinnie, a później wiecie, jak to się kończy. A taki oni mają plan mniej więcej, nie? Zdobyć, co zdobyć. I tyle. Byle zapewnić sobie lepszy byt. Wbijemy się tu na górkę. Chwila. Dosyć ciekawy podjazd. Tak jak wam mówiłem, ta rzeczka akurat tu pod spodem płynie. Wyjedziemy sobie tą stroną.
i prosto aż do osiedla, o którym wam mówiłem. Pyk, pyk. Jest mega piękne boicho. Tu, gdzie kiedyś robiłem, pamiętacie, pompki? Gdzie mi szkło do ręki weszło? No właśnie, to jest tu. Z młodym chyba wtedy, z Bieberem, z Justinem Bieberem tu pompki klepałem. O, tu jest bardzo fajny stadion. Teraz wiadomo, że to wszystko kuleje. Ty, są tu kosze. Można tu w kosza pograć? Pewnie tak. Chciałbym popatrzeć. Kupiłem wczoraj piłę do kosza i właśnie chcę zacząć w kosza pykać. W tą nogę tak gram, jak gram, nie? Jak jest troszeczkę wolnego, to idę pokopać. Deutschlandzkie fury stoją. Fury, no. Jedna, ta reszta to już tak zwany antyk. Dobra, ile jesteśmy? Od osiedla jakiś może kilometr. Wyjedziemy koło lodziarni. Jakaś siódema stoi. Mają tu tych samochodów, wam mówię. Tu to tylko patrzą na to, żeby mieć furę. Takim czymś się u nas listy rozwozi. Kapani na rowerze. Takim tak zwanym e-bajku. My sobie tutaj polecimy na osiedle milionerów, a później wejdę na chwilę, tu jest lodziarnia, później wejdę sobie na chwilę do kościoła, tam się pomodlę i mykam robić obiad. Do chaty jakieś 6-7 km. Ty, ona myślała, że ja stanę i ją przepuszczę, nie? Widzi, że jedzie kawałcielska na rowerze i tak ryzykuje. Moi drodzy, przejechałem jakieś, która jest 36, no jadę jakieś 40 minut i powiem wam, jestem mega, mega zadowolony, szczęśliwy. To słoneczko mi świeci, łapię te promienie słoneczne. Co tu więcej chcieć? Wyjeżdżamy na osiedle milionerów i podjedziemy pod samą górę. Mam nadzieję, że dam radę. Na tym rowerze jeszcze pod tą górę nie podjeżdżałem. Za tym osiedlem jest kościół. Ta babcia, jedne brele, okulary na nosie i jeszcze za mało. Trzeba uważać, nie? Dlatego lepiej, jak ten telefon w stojaku jest, a zobaczcie, jakie piękne to osiedle to. Ja tu muszę w tą górkę wjechać, chwila. O, pojedziemy całą górkę. Tu macie osiedle. Coś pięknego, nie? Pokażę wam, jak wyglądają chaty. Podjedziemy aż pod samą górę. Chwila, nagrywa się jeszcze 23 minuty. Mam nadzieję, że nie zasnęliście na tym filmie. Ale teraz będzie mega pod górę. Nie odzwierciedla tego ten film. Ale powiem wam, że z kim tutaj nie podjeżdżałem, no to wysiadł tu pod tą górę. Jedzie tam coś, czy nie jedzie? Chwila, przypuszczę ten samochód. O, ten tu, który tu jedzie. Stara siwa była dokładnie taka sama, tylko że w M-pakiecie. Jedź, babcia, jedź. Jedź, jedź, bo ja nie mam tyle czasu, co wy. I jedziemy tu pod tą górę. No powiem wam, nogi będą spompowane na pewno. Ja pierdziel. Jedynka przerzutka i powiem wam, że jest ciężko, nie? Tu są stare budynki tych, tu są takie ładne chatki, możecie sobie wynająć jak chcecie, ale koszta są brutalne, więc jak ja tam za to moją łajbę płacę, łopala, łopala,
No, mega wam powiem. Pokażę wam tu z górki. Może będziecie widzieli, jak jest stromo. Chwila. Zobaczcie. A to jest nawet nie połowa tej górki. Gdzie połowa? 1/4. Coś mi tam z tyłu szczyrka. Nie wiem, co to jest. O, będzie zaraz widać ładnie miasto z góry. Pokażę wam, żebyście sobie porównali widoki, które macie wokół siebie i które ja tutaj mam. To jest... Ha! Schön schwer. Aber schaff mal. Mówi ciężko. Ja mówię ciężko, ciężko. Ale... Nie ma, że boli. Zobaczcie, jak pięknie. Wow. Coś pięknego. Widać to tam? Tak bardziej. Tam, gdzie ten komin dymi, tam kiedyś mieszkałem. A tam, gdzie te góry wszystkie, tam zawsze śmigam z buta, czy jeżdżę na rowerze. Także, no nie ma tu prostych górek. Obojętnie, jakbyście tego nie nazwali. Dobra. Lecimy dalej. Pięknie słoneczko tak pali, że nic, tylko wychodzić na dwór. Muszę zobaczyć, coś mi tam, albo linka jakaś, nie? A już nie, tylko na pierwszej przerzutce. 10. etap zamknąłem. Mam podzieloną trasę na takie etapy. I zegarek mi tu cały czas informacje ciśnie, ile jeszcze. Powiem wam, tu pod tą górkę się sprawdzić, mega fajna sprawa. Cały czas pod górę. Oj, kurwa. Ale co to się nie robi dla filmów? No i oczywiście dla zdrowia. Ostatnie prosto. Bóg mnie tu atakuje, czy szerszeń. Chuj wie, co to jest. Moi drodzy, mega góra.
nie odzwierciedla ta kamerka tego tak, ale sami widzieliście pana po drodze, który widział, co robię. No i wie, że jest ciężko, bo tu mieszka i tu pod te górki dzień w dzień chodzą. O, tu bardzo ładnie ktoś upamiętnił to miejsce. Zobaczcie, pielęgnują to tu, widać całego. O. Przeżegnać się i jedziemy dalej. Ich bin der Wein, Stock. Ich seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nicht tun. W skrócie, kto pozostaje przy nim, kto zostanie przy nim, kto będzie w niego wierzył. Frucht to jest owoc. Kto zostanie przy nim, kto będzie w niego wierzył, ten osiągnie tak zwane szczęście wieczne, to co nam za każdym razem mówiono. No ale że w to nie wierzymy, no to jest już całkiem inna sprawa. Nie wierzymy. Ja wierzę, no ale wiadomo, że poglądy mamy różne. Lecimy tą stroną. Ładnie, powiem wam, pięknie. O, widać cały Landshut z góry. Cały nie, no bo Landshut jest mega, mega wielki. To jest najstarsze miasto tutaj na Bawarii. Nie na Niemcach, ale na Bawarii. Nie ma starszego miasta od Landshutu. No to żem się wpierdzieli ładnie. Chwila. Mam tu takie cienkie oponki, że tu zawsze takie wielkie psy biegają. Dzisiaj cicho. Pewnie gdzieś pojechali z nimi. Mają swój wybieg. Tu jakaś barierka, musimy zejść. No chyba, że nie musimy, co? Tam. Jeb. Wąsko, strasznie wąsko. Waldek myśli, wiecie, jak głowa przejdzie, no to reszta już też. Tak jak kury, nie? Chwila, lecimy w dół. O, właśnie o nich mówiłem. Ło. I zaraz jesteśmy przy kościele, gdzie idę chwilę pomodlić się. No i muszę cały czas hamować, bo jakbym wypierdzielił tu na tą główną, to wam mówię. Wypadek murowany. Jedzie ktoś. Przepuścimy dziadka. Dobra. Mamy to. Mamy to. Dobra, moi drodzy. Ja będę mykał do kościoła. Widzimy się za niedługo. Nie zapominajcie o ruchu, o którym dzisiaj była mowa. Obojętnie, jakbyś go nie zrobił. Czy to spacer, czy rower, czy pływanie. Gdzieś jakieś dzikie jezioro. Jak masz basen w chacie, to w basenie. Obojętnie jak. Klepnij minimum te 40 minut dziennie tego spaceru. A uwierz mi, Kreutzweg, czyli ziołowa droga. Tu zaczynam zawsze swoją przygodę, jak wbijam na las. Moi drodzy, tereny piękne, powietrze czyściutkie, daleko od miasta, można oko nacieszyć. Pamiętajcie jedną ważną rzecz. Bez ruchu ani rusz. Pozdro i wszystko z głową.